przejedziemy do Marrakeszu. Dzisiaj pogoda nam nie dopisuje. 23 stopnie, pochmurno, ale jest super, nie? Tak. Dzisiaj zielony Mercedes. Z krainy białych Mercedesów przenieśliśmy się do krainy zielonych Mercedesów. Zatrzymaliśmy się na kawę i zupę. W Cherry Polu w międzyczasie ten cudak z sianem nas wyprzedził. Pchnij, pchnij tak lekko, już jest to w rękę. Zobaczył się. Nie wrócił. Ja nie mogę. Nie do wiary. Z moich notatek wynika kierować na lotnisko. Tylko skąd wiadomo, gdzie jest kierunek na lotnisko? Skoro pisze wszystko po arabsku. Musimy się kierować na Plac de la Liberre. Niestety tu pisze wszystko po arabsku. Oni się poruszają na meczety. Chyba pod prąd. Zimy jak w Maroku, po marokańsku. Hey, Polonia! Hello! How are you? It's very okay. Good! Prawdziwy mężczyzna, macho się mnie pyta. Jezu, wiem! Po prostu wkurza mnie to. Lepiej błądzić pół godziny, niż zapytać was. Znasz francuski? Nie, każę mu palcem pokazać. Jestem duży? Nie wjeżdżać mi pod koła? Hello. Bonjour. Just a little. Okay. Really good enough. Place de Liberté. Okay. Just near. Here is Place... La Liberté. La Liberté. Yes. Okay, very good. No, just there. Okay. Skromny pokoik. Ojej, tego bałaganu może nie pokazuję. Teraz idziemy do ogrodów, a potem pójdziemy do pałacu i na groby, a wieczorem na targ. I jeszcze jedno.
Marrakeszu światła są tylko dla samochodów. Dla pieszych nie ma żadnych świateł. Pieszy ma sobie radzić sam. Menara, gdzie największą atrakcją jest Sadzawka, którą przed chwilą nagraliśmy. Ten oto budyneczek z XIX wieku. A wiecie, jak się mówi o ogrodach, tak? Bliskiego Wschodu, to człowiek ma wyobraźnię jakieś kwiaty, tak? Rośliny bogate. A to jest to, co oni nazywają ogrodami. Czyli stricte ogromny gaj oliwny. Jak będziecie w Marrakeszu, nigdy nie przychodzi do tego miejsca. Właśnie wracamy z ogrodów i idziemy sobie taką ulicą, o. Zwykłym skwerem. Tu już jest piękniej niż w tych ogrodach. Takie tam mury otalające Marrakesz. Wczoraj się wydawało, że jazda po Marrakeszu jest wyzwaniem. Dzisiaj się okazało, że prawdziwym wyzwaniem jest przejście przez jezdnię. I zaraz wam to pokażę. Aniu, gotowa? Powiem się, że tym razem poszło bardzo gładko. Tak wygląda plac za dnia. Jest totalnie pusty. Zobaczycie, jak wieczorem wygląda. Oni chyba konkurują ze sobą, nawołując dwóch różnych meczetów. Jeden stara się przekrzyczeć drugiego. Ciekawe, czy trzeci się włączy do gry. Tam dalej jest. Ale to nie jest. No, zgadliśmy. Trzeci się włączył. Drugi się poddał. Pierwszy coś tam jeszcze skrzypi po cichu. No i trzeci się włączył. I to już tak 15 minut trwa. Umilają nam czas do jedzenia, które właśnie nadchodzi. Kasi? No to jemy. Smacznego? Tajin. Ale spójrz, jaki tu jest tajin. Właśnie naprawiamy kabelek do lodówki. Może się uda. Jesteśmy w dzielnicy usługowej. Tak. Mały warsztacik. Taka dziupla. My po francusku, on po polsku, ale się dogadaliśmy. Odwrotnie. Zobaczymy, co z tego może będzie, bo gorące piwo to już sytuacja krytyczna. Chcecie wiedzieć, dlaczego trzeba blokery w Afryce? Zaraz wam pokażę. A nie zostań w miejscu. To jest cień. Słońce jest tak wysoko, że prawie że nie ma cienia. Więc słońce pada praktycznie pionowo. No tak, kamera. Niektórzy sądzą, mówią, mnie tam nigdy słońce nie opalało, nie? To, że jest cieplej, to nie jest to. To, że słońce jest tak wysoko. To sprawia, że tu się człowiek tak szybko opala. Może się naprawdę poparzyć. Ponieważ w aucie zostawiliśmy blokery, więc wyglądam jak wyglądam.
Moja szyja i kark. Ramiona ani podobnie. Ręce mam poparzone. To mniej. Ale bąble wychodzą. To jest tylko zwykły taki dwugodzinny spacerek w tej we w te na te cholerne ogrody. Po nieudanej wyprawie do ogrodów i zjedzeniu lunchu odpoczęliśmy trochę, a teraz idziemy zwiedzać dalej jakiś pałac i groby. Grobowce. Załamie się, jak to będzie podobno do ogrodu. Miejmy nadzieję, że lepszy niż ogrody. Stwierdzamy, że jesteśmy beznadziejnymi turystami. A wyglądaliśmy jak turyści. Tak, wyglądaliśmy. Siedzimy cały dzień w Marrakeszu. Byliśmy w beznadziejnych ogrodach. Potem zjedliśmy, przespaliśmy się, poszliśmy zwiedzać pałac i groby. Okazało się, że jest zamknięte. Myślę, że lepiej już jak w drogę pojedziemy jutro. To większa korzyść z tego będzie dla wszystkich. Mieliśmy siedzieć w cieniu. Mnie trochę spaliło dzisiaj słońce. Siedzimy. Wielki plac. Water snakes. Nie. Not scared, there's nipple snakes. No. Water snakes. No, thank you. Maciek z małpą na ramień. Jezu, co ty z tą małpą? No, thank you. You want it a little good? Dobry wieczór. Excuse me. No. Zajebista jest to na ty. Witam i zapraszam do Madagaskaru. Później. Później. 81. Dobra. 86. Skupiliśmy się w bocznych uliczkach. To jest mało powiedziane, ja miałam w gaciach wszędzie czarno, po prostu. Zero Europejczyka, sami Arabi i ewentualnie puste uliczki, ale już jesteśmy. Dotarliśmy do centrum placu. To jest ten plac, co pokazywaliśmy, który był totalnie pusty i teraz jest pełen stołu straganów, gdzie gotują. Say something in Polish. Zajebiście food. And who are you? Rybasa, Magda Gisler. Makłowicz. Like it. Chciałaś, to masz. Ale nie taką łyżką. Ja nie wiem, jak mam tym nie. Radzisz sobie. Przepyszny, może być dobrze.